Witam serdecznie, pokażę jak przygotować zupę szczawiową. Do przygotowania będziemy potrzebowali 2 garście szczawiu, to jest około 160 g, 2 litry wywaru warzywnego lub mięsno-warzywnego, ja zupę przygotuję na wywarze mięsno-warzywnym, 4 łyżki śmietany 12 lub 18%, 40 g mąki pszennej, sól do smaku. Gotową zupę można podać z jajkami ugotowanymi na twardo lub ziemniakami. Dokładnie umyty i osączony szczaw kroję na mniejsze kawałki. Gdy wywar się zagotuje, dodaję do niego pokrojony szczaw, mieszam i gotuję około 15 minut. W tym czasie, gdy gotuje się zupa, przygotuję śmietanę. Po około 50 ml zimnej wody rozprowadzam mąkę, tak żeby nie było grudek. Następnie dodaję śmietanę i całość dokładnie mieszam. Po około 15 minutach gotowania zupy, zupę zabieram, do śmietany dodaję chochelkę zupy, aby ją zahartować, następnie dodaję do zupy, doprawiam solą i całość jeszcze gotuję około 2 minut. Zupę podaję z ugotowanym na twardo jajkiem lub ziemniakami. Życzę smacznego.